W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców mogą przebywać cudzoziemcy, którzy w nielegalny sposób przekroczyli granicę, których tożsamość jest niepotwierdzona, nie posiadają oni wymaganych prawem dokumentów do przekroczenia granicy. Często ich dane figurują również w dostępnych bazach Straży Granicznej jako osób niepożądanych i niebezpiecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy postanowienia sądu umieszczani są oni w strzeżonym ośrodku na okres 3 miesięcy lub 60 dni. Oczywiście pobyt ten może zostać przedłużony. Część z tych cudzoziemców powraca do kraju swojego pochodzenia. Część z nich przekazywana jest na podstawie umów międzynarodowych do innych krajów Unii Europejskiej, a niektórzy z tych cudzoziemców wnioskują o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu przebywają wyłącznie dorośli mężczyźni i są to głównie cudzoziemcy pochodzący z Egiptu, z Maroko, z Iranu i Iraku. W strukturze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu swoje zadania wykonuje również sekcja edukacyjno-wychowawcza. Organizujemy dla cudzoziemców zajęcia sportowe. Są to m.in. gra w piłkę nożną, w piłkę siatkową, tenis stołowy. Cudzoziemcy też bardzo często ćwiczą na siłowni, czy to zewnętrznej, czy wewnętrznej. Naszym zadaniem jest też prowadzenie do tej biblioteki, w której się znajdujemy. Tutaj cudzoziemcy spędzają swój wolny czas i organizujemy im najczęściej tutaj zajęcia kreatywne. Gdy już troszeczkę się zrelaksują, no to przychodzi czas na naukę i wtedy prowadzimy dla cudzoziemców zajęcia językowe. Są to zajęcia z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Bardzo często też rozmawiamy z cudzoziemcami. Cudzoziemcy przybywający w naszym ośrodku mają zapewnione pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie. Posiłki przygotowujemy tutaj na miejscu, w kuchni ośrodka. Cudzoziemcy mają możliwość wyboru oprócz diety podstawowej, diety na przykład takie jak wegetariańskie, wegańską, lekkostrawną, cukrzycową. Posiłki mają uwzględnioną wartość energetyczną, jak i również wymogi kulturowe i religijne. Ewentualnie zlecenia lekarskie. Ze względów religijnych i kulturowych z naszej diety wykluczona została całkowicie wieprzowina. Opieka medyczna jest sprawowana przez całą dobę. Pielęgniarki dyżurują codziennie od godziny 7.30 do 21.30. Lekarz sprawuje opiekę nad cudzoziemcami od poniedziałku do piątku. Cudzoziemcy mogą także skorzystać z rozmowy z psychologiem. Badania diagnostyczne oraz specjalistyczne wykonywane są w podmiotach zewnętrznych. W przypadkach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe. Cudzoziemcy przebywający w ośrodku mają możliwość wzięcia udziału w programie dobrowolnego powrotu i reintegracji. Jest to program finansowany przez agencję Frontex przy współpracy z Polską Strażą Graniczną. Program polega na objęciu cudzoziemca powracającego do kraju wsparciem finansowym oraz opieką wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą mu w znalezieniu pracy, szkoły, skończeniu dodatkowych kursów i zintegrowania się ze społeczeństwem kraju, który opuścił. W programie wzięło już udział kilkunastu cudzoziemców i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a liczba osób chętnych do przystąpienia wciąż rośnie.